Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, oczywiście na początku zapraszam do sklepu esnumizmatyka.pl, internetowy sklep dla kolekcjonerów. W ofercie sklepu są zarówno jak i akcesoria, tak i banknoty i monety polskie oraz zagraniczne. Moi drodzy, zapraszam do tego sklepu na zakupy, a w opisie filmu znajdziecie link do tego sklepu oraz kod rabatowy, który brzmi ROSTEK 2023. Kod jest ważny do końca roku właśnie 2023 i jest wielokrotnego użytku. Także zapraszam na zakupy, bo warto. Dobra, moi kochani, dzisiaj grosik z 1927 roku. Mamy tu grosika II Rzeczpospolitej Polskiej, moneta międzywojenna. A zaczniemy jak zawsze, moi kochani, od danych dla tej monety. Waga monety jest to 1,5 g, średnica 14,7 mm. Moneta jest wykonana z brązu. Rand obrzeże bok gładki, stempel zwykły, moneta obiegowa. Projektantem monety był pan Wojciech Jastrzębowski. A nakład monety z 27 roku jest to, moi kochani, 17 milionów sztuk. Istnieją cztery odmiany stempla rewersu, ale to może później powiem. Opiszmy sobie szybciutko monetę. W centralnym punkcie umieszczono godło stylizowanego orła w koronie. Powyżej mamy rok tutaj bicia. Już się przejęzyczyłem. W otoku mamy Rzeczpospolita Polska. Tu mamy przerywniki w formie rombów i WJ, czyli inicjały projektanta Wojciecha Jastrzębowskiego i pod stopą, pod pazurami można powiedzieć, tak? Pod łapą, nie stopą. Pod łapą mamy znak Kościesza, herb Kościesza jest dokładnie w tym miejscu, moi kochani. I jest to znak Mennicy Warszawskiej w okresie II Rzeczpospolitej Polskiej. No, mogę się mylić, kochani, jest strasznie gorąco. Telefon już jest tak gorący, że nie wiem, czy się przypadkiem nie wyłączy podczas nagrywania, ale moi kochani, opiszmy sobie awers. Awers był rewers. Na tej stronie, jak widzimy, mamy cyfrę 1, nazwę nominału, to znaczy nazwę, dobrze, nominału i po lewej i po prawej jakieś elementy roślinne. Moi kochani, taka moneta naprawdę jest rarytasem w stanie pierwszym. Ciężko taką monetę niewytartą w sumie uzyskać, jeśli chodzi jeszcze o kolory, tak? Bo na przykład bardzo ciężko sobie trafić monetę w kolorze czerwonym, czyli Amerykanie opisują skrótem RD. Ja napisałem, że moja jest red brown, no bo w sumie taka jest. No i mamy jeszcze BN, czyli brown, czyli brązowa. Cenowo zaraz zobaczymy, jak to, moi kochani, wygląda na Allegro. No i mamy. Czekajcie, troszeczkę powiększę. Jest naprawdę gorąco, kurde, ciężko mi się skupić. Mamy tutaj 870 zł za MSA 65 RB. W sumie za RB, no mniej więcej to jest taka cena, ale no kurde, ciężko mi tutaj uwzględnić ten 65, bo na przykład
MS66 RB, to co później zobaczycie, sprzedał się za duże pieniądze. Jest to nota niby niżej, ale jednak niżej. No to już jest cena przesadzona, MS64 RB, skoro tu chcę takie pieniądze, a tu takie za to. Nie wiem, czy to ci sami sprzedawcy w sumie nawet. No, ale podobnie zdjęcia wykonałem, może. Ale idźmy dalej. 299 zł. Bardzo ładny grosik. No i zobaczcie, stany jakiegoś bardzo nawet ładne. Niewytarte monety. Dwie stówki. No tutaj chyba mamy najtańszego za kup teraz 45 zł. Strona jest tylko jedna z tymi monetami, jak widzicie tutaj. Więc nawet stan drugi potrafi dość sporo pieniędzy kosztować, jak widać. Ale przejdźmy sobie do OneBit. Moi kochani, teraz jak Wam się wyświetla, piękny grosz z 27 roku w stanie zachowania pierwszym. Cena wyławcza 240 zł, a moneta sprzedała się za 550 zł. Także bardzo ładny egzemplarz. A teraz, moi kochani, wyświetla Wam się moneta w slabie. 1 grosz 27 NGC MS66 RB. Max nota na dodatek. Piękny grosik. Mój właśnie jest mniej więcej takiego koloru jak ten tutaj. Oczywiście aparat, który jest zamontowany w telefonie, nie odda tego koloru tak aż dokładnie. No nic nie zrobię. No i moi kochani, taka właśnie groszówka z 27 w slabie NGC z tą notą MS66 RB z ceną wywoławczą 500 zł. Moi kochani, sprzedał się za 6720 zł. Naprawdę spore pieniądze za monetę w slabie NGC z piękną, można powiedzieć, notą, bo i moneta piękna. Także jest na czym oko zawiesić. Moi kochani, będzie to na tyle i jak zawsze zwracam się do osób, które oglądają moje filmy, a jeszcze nie mają subskrypcji u mnie. Zachęcam osoby, które oglądają, do subskrybowania mojego kanału. Będzie mi miło powitać nowych subskrybentów i proszę nie zapomnąć, że przy 5000 subskrypcji zrobimy duży konkurs, a główną nagrodą będzie pół kilograma srebra w formie albo bulionu, albo po prostu sztabki. Ale to jeszcze zobaczymy. Brakuje jeszcze jakieś 400 coś osób, także zapraszam do subskrypcji. Także chciałem podziękować moim obecnym subskrybentom za komentarze, za lajki pod filmami i za wsparcie kanału. Także jest to na tyle. Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.